Czołem szlachetni rodacy. Po pierwsze, Królewska TV dziękuję wszystkim z Państwa, którzy uczestniczyliście w nagraniach w 2015 roku. Komentowaliście, oglądaliście, subskrybowaliście. Wszystkim subskrybentom bardzo serdecznie dziękujemy. Na fanpage i na Twitterze Królewska TV umieściłam zestawienia roczne, żebyście Państwo mieli obraz tej sytuacji, także finansowej naszej telewizji. Na razie administrator YouTube przelał 18 groszy. Więc może być tylko lepiej w 2016 roku. Ale do rzeczy. Wszem i wobec i każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć, osobliwie do wszystkich szlachetnych Polaków, bez względu na stan i majętność, a którym leży na sercu dobro ojczyzny i dobro przede wszystkim prowincji wrocławskiej. Przedstawiam te wici. To są wici przy pomocy przekazu wideo, bo akurat mam takie możliwości. Przedstawię się, Beata Andrejas, jestem marszałkiem Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej i porządek obrad czwartej sesji, która odbędzie się 9 stycznia w 2016 roku, czyli za 8 dni, jak zwykle u asesora Sejmiku Ziemskiego Prowincji Wrocławskiej, pana Henryka Swół, w zakładzie szkolenia kadr przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 44 na parterze numer 1. To jest jednokierunkowa ulica, są parkingi przed, a obok są prostopadle ulica Worcela i Pałkego Bosaka. Czyli bardzo centralnie i szczególnie tym razem Piotr Rybak wezwany jest na stawienie się na Sejmiku Ziemskim, bo u pana Eugeniusza Sendeckiego Piotr Rybak dał ostatnio 2 wywiady telefoniczne, ale panie Piotrze, na Sejmik Ziemski ja doprawdy nie rozumiem, czemu pan do tej pory nie przybył. Ma pan kolejną szansę 9 stycznia o godzinie 11. Pod filmem umieszczę jeszcze raz konkretnie ten adres i godzinę i linki do poprzedniej sesji trzeciej, która ten termin na czwartą sesję laudami, to był punkt 4 tych laud, zwołuje, a ja tylko przekazuję jakby te wici dalej. Afisze na stronie Sejmiku, na Facebooku jest fanpage Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej, także znajdziecie Państwo afisze, gdzie jest to napisane, jest podany także numer telefonu do pana Henryka Swół, jeśli ktoś chciałby się bliżej dowiedzieć jeszcze czegoś, jeżeli z tych relacji filmowych, które z każdej sesji robimy, nie ma wystarczających informacji. Jeśli pan Henryk się zgodzi, to być może jest współpraca ze środowiskami narodowymi w roku 2016 absolutnie konieczna, dlatego że wymijanie się w ten sposób i udawanie, że Sejmik Ziemski Prowincji Wrocławskiej nie liczy się, no, jest to wielce szkodliwe. I tu mówię także do środowiska Pawła Kukiza. Sam Paweł Kukiz jest z naszej prowincji. No, tam się zameldował, stamtąd startował do samorządu w 2014 roku, został radnym Sejmiku Dolnośląskiego i innych osób, na przykład poseł Marszałek Sejmu na Wiejskiej, Kornel Morawiecki, jest oczywiście wezwany także na sejmik 9 stycznia lub kolejne, które będą się odbywać w terminie, będziemy ogłaszać kolejne terminy. Lauda naszego sejmiku z trzeciej sesji 28 listopada 2015 roku. Przeczytam pierwsze 3 punkty, bo 4 to są praktycznie te wici, które i ten termin, który właśnie przed chwilą ogłosiłam. A więc punkt 1. Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej zobowiązuje Sejm Walny do wysłania deputacji, również w formie pisemnej, do rządzących III RP z żądaniem o wysygnowanie środków na działalność Sejmu Walnego oraz Sejmików Ziemskich Prowincjonalnych. Punkt 2. Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej zobowiązuje Sejm Walny do promowania Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej i innych sejmików ziemskich. Czy to się zadziało? Czy Sejm Walny zareagował na nasze lauda? To proszę ocenić w relacji filmowej z Sejmu Walnego w Wiśniczu. To była 11. sesja dwudniowa 19 i 20 grudnia 2015 roku. Nagrania znajdują się na Królewska TV. Bo niestety jeszcze na oficjalnej stronie Sejmu Walnego na YouTube, na tym kanale, nie ma żadnych. Stan na dzisiaj jest 1 stycznia 2016 roku. I trzecia laudum to jest Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej żąda wprowadzenia zakazu zadłużenia gmin, powiatów i miast leżących na ziemi prowincji wrocławskiej pod rygorem infamii oraz wyznaczenia zarządu komisarycznego. I tutaj Państwa proszę, jeśli macie wiadomości na temat zadłużeń w różnych gminach i miastach i powiatach, bo przypomnę, to prosimy te informacje dosyłać na stronie albo przyjść po prostu z tymi informacjami lub na e-mail, który ja podaję, beata.andrejas@gmail.com w formie pisemnej, albo przyjść po prostu i przedstawić te informacje, bo zwołane są, jest 10 powiatów, które do naszej prowincji należą. Te ziemie tych powiatów są na terytorium naszej prowincji. To jest powiat Górowski, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Szczeliński, Śrecki, Trzebnicki, Wołowski, Wrocławski i grocki Wrocław na prawach powiatu. Było takie zdarzenie w powiecie trzebnickim w samym grudniu. Powołała Rada Powiatu drugiego starostę i przez jakiś czas było 2 starostów, ale wojewoda, nowo mianowany wojewoda przez Beatę Szydło w grudniu, odwołał tego nowo powołanego starostę, a więc nie ma już tego problemu. W tej chwili powiat trzebnicki ma 1 starostę. Porządek obrad, który przewiduje na tej 4. sesji 9 stycznia 2016 roku od godziny 11. Punkt 1 to jest przedstawienie się uczestników i na tym mi bardzo zależy, żeby do kamery każdy z uczestników powiedział, z jakiej ziemi jest, i także żeby przybyli posłowie ziemscy z powiatów pozawrocławskim, bo na razie w na tych obradach 3 sesji były osoby, które są z powiatu grockiego wrocławskiego i z powiatu wrocławskiego. A te wymienione powiaty są wezwane, no, jak możemy Państwu pomóc dotrzeć do tego miejsca o 11 godzinie na Krasińskiego 44/1. Nie wiem, proszę zgłaszać, jeśli ktoś chciałby, a nie wie, nie jest pewien, bo to jest bardzo ważne. W momencie przybycia posła ziemskiego z danego powiatu stanie się on automatycznie ad hoc marszałkiem danego powiatu. W punkcie drugim przewidujemy krótką relację z Sejmu Walnego z 11 sesji, ponieważ możecie sobie Państwo zobaczyć dokładnie relację dokumentów filmowych. Ona trwała kilkanaście godzin, przez 2 dni, ta sesja 11, oraz relację filmową z Sejmu Ziemskiego Generalnego, który regionu Polski Południowo-Zachodniej, który odbył się 28 grudnia 2015 roku w Sobótce. Ja także zalinkuję ten Sejm Ziemski Generalny pod filmem, żeby łatwiej było Państwu znaleźć ten dokument filmowy. Ponieważ wspólnie z marszałkiem seniorem Sejmu Walnego pułkownikiem Janem Morkiem ten Sejm Ziemski Generalny, 3 obecnych na nim marszałków prowincji ziemskich z województwa dolnośląskiego i opolskiego zwołało limitę 11 sesji do Konstantynowa Łódzkiego w dniu 23-24 stycznia 2016 roku. W punkcie trzecim, 4. sesji Sejmiku, on będzie nazywany relacyjno-deputackim, dlatego że będzie także na końcu wybranie deputacji na tą limitę do Konstantynowa Łódzkiego, ale centralnym punktem każdego Sejmiku są głosy wolne, jak również lauda, które wynikają z dyskusji i właśnie tych głosów wolnych osób uczestniczących. No i ostatni punkt to jest następna sesja, kiedy się odbędzie, miejsce i czas, to należy ustalić. Dziękuję za uwagę.